Siema, mordy i wariaty, z tej strony Kamil, jest ze mną Mateusz. Siema, siema. Po dłuższej przerwie sporo się działo. Ostatnio sam nagrywałem po Karabachu, więc głównie negatywne były emocje. No, po wczorajszym meczu zdecydowanie pozytywne, ale i w ostatnim okresie widać było ogólny progres. No i 13 punktów w ostatnich 5 spotkaniach wywindowało nas przynajmniej w tabeli. Wyglądamy już trochę godniej. No, całkiem dobrze wyglądamy w tabeli. Jeden punkt straty tak naprawdę do Rakowa. I co, odrobiliśmy szybko tą stratę, którą mieliśmy. Natomiast no, widać tutaj pewną powtarzalność, tak? Jeśli chodzi o zespół Legii, czyli do pucharów gramy słabo, po pucharach zaczynamy grać, tak? I odrabiać straty w ligowej tabeli. Jeszcze konieczna byłaby porażka w superpucharze, bo to też jest taki nieodłączny element. Znaczy wiesz co, no nawet jak na superpuchar szliśmy w zasadzie, tak, no to ja tam się nawet nie spodziewałem za bardzo tego, że wygramy. Wydawało mi się, że przegramy już w podstawowym czasie gry, natomiast no fajnie, chociaż karne sobie obejrzeliśmy. Tak? Ale tak jak mówię, nie nastawiałem się na zwycięstwo w tym meczu, bo to kibic Legii chyba wie, że superpucharu się nie da wygrać. Nie, no tak, no, nie wiem, jaki to jest powód, że dopiero zaczynamy grać po kilkunastu meczach praktycznie. Rok w rok to samo, w tym roku nawet to nam się przesunęło, eliminacje się przesunęły na października i tak twardzi byliśmy, stwierdziliśmy, że i tak je przegramy. No, co by nie mówić, dawno nie graliśmy do września, tak? Do września w europejskich pucharach, więc wreszcie się udało. Możemy czuć pewną satysfakcję. To prawda, no niestety. Dobra, już może zostawmy tamte wspominki. No wczoraj to dla każdego kibica Legii to był po prostu doskonały wieczór. Ja się tak ucieszyłem. Już miałem gotowego tweeta, że kurde, znowu brak skuteczności, że oddaliśmy 2 punkty. A tu na szczęście piłkarze Lecha też stwierdzili, że to już koniec meczu. Ja się cieszę, że moi sąsiedzi nie wzywali policji, tak, bo powiem ci szczerze, że dawno tak nie skakałem po meczach Legii. Natomiast no, jest w tym pewna powtarzalność, tak? No tak, piłka do lewego obrońcy. Tak, wrzuta i napastnik strzela gola, tak? Poza tym do tego jeszcze druga taka seria, która się wydarzyła w Warszawie, to wpuszczanie młodego zawodnika, który debiutuje w dorosłej drużynie i strzela gola. Więc tak, zakładam, że w następnym meczu w Warszawie powinniśmy mieć na ławce 7 takich zawodników. Tak, wtedy będziemy pewni, jeżeli utrzyma się 5 zmian, no to, że piątaka wsadzimy, tak? No tak, jest to jakaś koncepcja. 5 zmian, to każdy mecz by się ciekawie kończył. No szkoda tylko, że Szymon Włodarczyk nie może zagrać z Lechem, tak, no bo on już debiutował w pierwszym zespole, więc no jest upalony w tych meczach. No tak, no to tam Wiktora Kamińskiego trzeba powołać, on jeszcze do rezerw nie trafił, ale w celi Otce strzela, to może i Lechowi by strzelił. No wiesz co, myślę, że znajdzie się tam kilku takich 7 tych piłkarzy, których moglibyśmy wsadzić na ławkę i wpuszczać ich na drugą po meczu z Lechem, tak? Patrząc po kibickim, co do tej pory pokazywał i po Rosołku, co pokazuje w ostatnim czasie, no to powiem ci, że to nie muszą być jakieś wybitne, utalentowane jednostki. Po prostu musi być młody i musi zadebiutować z Lechem. No tak, natomiast nie wiem, czy jak już tutaj mówiłeś o Rosołku, to czy zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę od tego jego gola z Lechem minął rok, mniej więcej, a chłopak w ogóle się nie rozwija, tak? Więc tutaj widzę pewien problem z tym chłopakiem i myślę, że chyba najlepszy czas i najlepsza okazja, żeby wreszcie go gdzieś wypożyczyć. Tym bardziej, że mamy w lidze w tej chwili 3 średnich, żeby nie powiedzieć słabych beniaminków. Szczególnie Warta Poznań ma słabego, myślę, napastnika, więc myślę, że na spokojnie można byłoby tutaj Rosołka w Warcie Poznań umieścić.
i liczyć na to, że się chłopak tam rozwinie i będzie grał od deski do deski. I jeżeli to się nie sprawdzi, jeżeli to nie wyjdzie, no to powoli trzeba będzie chyba rozważyć dalszą karierę Rosołka w Legii. No nie wiem, czy akurat Warta Poznań, oni tam raczej mają dobre układy z Lechem, więc pewnie tam sobie to będą tak szukać. Pylałem po prostu, ale nie? Tak, no ogólnie to tak się z tobą zgodzę, nawet ciężko ocenić to, czy on się rozwija, czy się nie rozwija, no gra po prostu za mało, no i jeszcze z tych minut, które dostaje, no to jest często gdzieś gra na skrzydle, gdzie mam wrażenie, że no nie ma tam zbyt wielu walorów, żeby no oprócz tego, że gdzieś na ambicji może po prostu sobie pobiegać, ale to tyle, no bo... No wczoraj takie chyba takie dwa momenty były bardzo znamienne w tym, że Rosołkowi brakuje ogrania, czyli to podanie Pierre-André Martinsa, gdzie zabrakło mu tak naprawdę kroku do tego, żeby tą piłkę przejąć i być praktycznie sam na sam z Bednarkiem. Natomiast potem jeszcze była taka jedna sytuacja, którą troszkę mniej kojarzę, ale też tak było, że czy źle przyjął, czy też nie doszedł do piłki, coś takiego tam też było, że... Tak, dokładnie. Dwie takie sytuacje były, problem, że tak naprawdę to nie były złe podania, tylko mam wrażenie, że on tego sam nie wyczuł i jakby po prostu szybciej jeden krok wyruszył do piłki na wolne pole, to by ją sobie idealnie mógł przyjąć. No jeszcze tam była sytuacja, gdzie podawał do boku i też wypuścił tego zawodnika za bardzo do linii bocznej. Nie No mam pamiętam. wrażenie, że Pekhar to na spokojnie by nawet tamto po podaniu Martinsa to nawet z głowy by strzelał. Już głową by strzelał, nie? No tak, podrzuciłby sobie. No dokładnie, dokładnie. No brakuje mu tego ogrania i myślę, że wiesz co, i też chyba czas mu dać gdzieś nawet do tej pierwszej ligi, żeby poszedł się ograć. Też do takiego klubu, gdzie nie ma aż takich warunków jak w Warszawie, żeby po prostu też może zobaczył tak naprawdę to, co ma teraz, takim być może to docenił i nie wiem, czy starał się bardziej, czy chociaż tam go Czesław Michniewicz chwali, tak, z roboty na treningach. Natomiast, chyba trzeba dać mu jednak gdzieś pójść i żeby łapał te minuty, bo chłopak stoi w miejscu, żeby nie powiedzieć, że się troszkę zaczął cofać w tym rozwoju. Zdecydowanie tak. Myślę, że też dla jakiejś pewności siebie, nawet w tej pierwszej lidze, żeby pójść postrzelać. No jak pójdzie i tam strzeli kilkanaście bramek, no to mi potem wracając do Legii będzie miał jakby silniejszą pozycję, tak? Oczywiście tu jeszcze trzeba powiedzieć, że zależy jak się sytuacja w zimie rozwinie w Legii, bo może się skończyć tak, że pożegnamy się z Kante i przejdziemy na 3-5-2 i wtedy ten Rosołek tych minut dostał więcej, tak, na tej pozycji. No pytanie też tutaj, czy mimo wszystko nie trzeba byłoby szukać jakiegoś napastnika dodatkowo. Gdyby wiesz, to tam widziałem o pytania, jeśli chodzi o transfery, więc może nie wchodźmy już tutaj w transfery, bo będziemy mogli się nad tym trochę pochylić, szczególnie na tym, gdzie nam brakuje miejsca. Natomiast powiem ci szczerze, że ten Skibicki całkiem dobry debiut, co? Tak, i to nie chodzi tylko o tego gola, tak? No bo tam też pięknie wykończył tą sytuację, ale tam później jeszcze w kilku takich momentach się pojawiał, gdzie zdołał oddać celny strzał, czy po prostu strzał na bramkę, więc myślę, że wykorzystał i to całkiem nieźle swoją szansę, którą dostał w tym meczu. Tak, statystyki miał bardzo dobre. Tak sobie wczoraj przeglądałem, nie wiem, czy to jestem w stanie tak złapać na szybko. Skibicki, 3 strzały, 3 celne, pojedynki wygrane 7 na 11, udane driblingi 4 na 4. Przy drugiej bramce też miał tam jakiś swój drobny udział, w sensie, no, dotknął. Ja na początku myślałem, że tam było to podanie kluczowe, nie? A to Lukinias tam się tak, opierał, on podawał właśnie do Lukiniasza, nie? Więc tak to mniej więcej wyglądało. No ten strzał to była rewelacja. Po prostu idealnie wszedł, znalazł no, się, palnął bombę. No, kapitalne to było. To mi się strasznie podobało. No, ale... Podobały mi się te zdjęcia Bednarka, jak tam ten Bednarek leciał do tej piłki pierwszej i do drugiej, tak? Niesamowicie. Ten Lech z tymi bramkarzami, powiem.
że ma co roku ten sam kłopot tak naprawdę, tak? Rok temu Miki, teraz Filip. No tak. I ten, i jeszcze widziałem, że w Poznaniu bardzo przeżywali to, że w Legii gra Borus, który jest stary i słaby i w ogóle się nie nadaje. No, powiem ci szczerze, bo w Poznaniu akurat mogą przeżywać to, że Legia za każdym razem, kiedy podchodzi do rywalizacji z Lechem, po prostu ma bramkarza, tak? A nie zawieszony ręcznik na poprzeczce. No, no widzisz, i oni to uważają. Właśnie różnią te dwa kluby. Oni uważają inaczej, no co ci poradzę. No to wiesz, to tak mi się wydaje, że po prostu Poznań to jest stan umysłu i tutaj nic nie zmienimy, tak? No dokładnie. No i co, panie kolego? No to teraz tak, no to jeszcze ci powiem, że wreszcie dobrze, że zaczęliśmy 15 Lopeza, bo myślałem, że to już jakaś klątwa będzie ciążyła na tej naszej zabawie, która ma pomagać i że nigdy już nie dojdziemy do tego momentu, że coś się uda. Myślę, że wiesz co, że to też może być taki przełomowy gol dla Lopeza, wiesz, bo wydawało właśnie mi się, że tego mu brakuje, miał taką niepewność, wiedział po prostu, tak, gdzie nie miał takiej pewności, tak, nawet to podanie, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie wychodzili no. z kontrą dwóch na jednego, no to było widać taki brak po prostu tego pewności siebie, nie? A myślę, że ta bramka jeszcze w 92 minucie doda mu takiej pewności siebie i da mu takiego kopa, że od tego meczu z Lechem może zacząć się dobra pasta i dobra seria dla Rafa. No zobaczymy. On przede wszystkim beznadziejnie wyglądał fizycznie do tej pory. Widać było, że on jest takim, wiesz, wolny, mało zwrotny, taki klocowaty. No, no widać, że z kontuzji w kontuzji, z kontuzji w kontuzji. To tak się ciągnęło, no w sumie to chyba kilka miesięcy, tak? No, od sierpnia w zasadzie. No do końca nie jest w stanie wejść w trening. No ja go z Krakowi pamiętam, że on tam naprawdę orał tą murawę. No nie jest to oczywiście typ szybkościowca, ale był w stanie się w miarę tam przemieszczać i walczyć z tymi rywalami. No a tak jak mówisz, no jeszcze troszkę nawet w tym meczu brakowało tej pewności siebie. No to podanie to jak sknocił, to szczerze mówiąc, jakbym miał karabin, to i tam był na trybunach, to nie wiem, czy by przeżył to starcie. Rafa, ale tam nawet później też to obserwowałem. Nawet później obserwowałem, że często grał tak zachowawczo, że zamiast podać do tyłu, zamiast się wystawić czy coś, to wolał się schować albo zagrać do tyłu. Ale ostatecznie gol na 3 punkty. No i jeszcze miał kluczowe zagranie przy pierwszej bramce. Tak, no ale tam też powiedzmy sobie szczerze, że Kapuska pięknie się utrzymał przy piłce, a jeszcze na chwilę wracając do Rafy Lopeza, to powiedzmy sobie szczerze, że szybko poszło to w zapomnienie, nie tylko ze względu na tą bramkę, którą zdobył w 90 minucie, natomiast jeszcze przyćmił go fenomenalny występ Joela Valencii, tak, więc myślę, że to szybko pójdzie mu w zapomnienie ta kontra. Natomiast no to, co robił wczoraj w Walencja, to ja nie wiem, tak, czy jeżeli nasze dzieci by tam wyszły na to boisko, to by nie miały więcej zaangażowania, więcej ambicji do tego, żeby pokazać coś po prostu, to coś, tak? No to, jak odpuścił to krycie, jak bieg za Czerwińskim, no to po prostu, zresztą to znamienne było to, co słyszeliśmy w tle, tak? Tak, nie wiem, Boruca. Czy to Pocław, czy Borut. To Borut. No, ale to było dosyć znamienne. Myślę, że powinien dziękować Bogu Valencia, że Artur już jest spokojnym chłopakiem. Od 10 lat temu by go udusił. Z czasów, gdy grał w Celtiku, to myślę, że Valencia nie wrócił by o własnych siłach do domu. No raczej nie. Raczej nie. To jest akurat dosyć przykre, bo nawet z tą Wartą on fajnie wyglądał. No miał trzy asysty drugiego stopnia. Kluczowe zagranie. Tak, i w zasadzie powinien mieć 4, bo tam co Pekhart trafił w słupek, no to też była jego 4. asysta drugiego stopnia. No ja tam w miarę, oczywiście ja nie przesadzam, że grał jakoś rewelacyjnie, ale no ale to było coś takie, wiesz, ten magic touch trochę w tym meczu miał.
Wcześniej oczywiście grał bardzo słabo, a no z tym Lechem no to już w ogóle jakiś dramat totalny dla mnie. I ale wiesz, powiem co, ci, z tą Wartą, to powiedzmy sobie szczerze, że jednak Jan Grzesik, granie na Jana Grzesika, na Alana Czerwińskiego, no to są jednak, wiesz co, no, dwa różne mecze, tak? No, Alan Czerwiński to jest jednak, można powiedzieć, przy Grzesiku pan piłkarz, więc tutaj Czerwiński wyleczył go zdecydowanie z grania, a myślę, że tym odpuszczeniem sam siebie wyleczył z kolejnych spotkań. Myślę, że długo go mu zobaczymy. Mhm. Znaczy wiesz, ja jestem względem jego dosyć cierpliwy. Uważam, że nie grał rok, więc na pewno nie będzie łatwo szybko wrócić do formy, chociaż jak widać po kapustce można. Natomiast... Po 4 latach prawie nie grania, tak? Tak, natomiast mam też takie kilka przemyśleń. Pierwsze, ja nie wiem, czy on jest w stanie grać w Legii na skrzydle, ewentualnie może grać na skrzydle, jeśli faktycznie właśnie atakujemy cały mecz jak z Wartą Poznań, gdzie on nie musi się cofać do obrony, on ma skrzydłowego takiego jak Mladenowicz w zasadzie wtedy i on może sobie schodzić bardziej do środka, trochę pokopać, wiesz, to wtedy jeszcze może, ale tak na typowo na skrzydle, wydaje mi się, że on tam w ogóle nie ma żadnych walorów. To raz i chyba trzeba pomyśleć, jeśli w ogóle dalej na niego stawiać, to na środku pomocy. Bo umiejętności ma, tak? To nie jest tak, że jemu w 5 meczów w życiu wyszło, tylko można go było przez cały rok oglądać i kto tą ligę śledzi, to wie, że to jest gość z dużymi umiejętnościami, spokojnie na grę nawet w pierwszym składzie Legii, ale to, co właśnie najbardziej mnie martwi, to trochę ten muchy w nosie u niego, bo takie mam trochę odczucie tej jego gry. Jakby on był obrażony na cały świat, że tu musi zejść wcześniej z boiska, że tu musi grać na lewym skrzydle, a nie na środku, że tu musi się wrócić do obrony. No, jeśli nie wyeliminuje takich zachowań, to obawiam się, że jego przygoda potrwa tylko do zimy w Legii. Dalej to się będziemy chyba No tak, ale zobacz, teraz mówimy o tym, że on powinien grać na dyszce, ale tak naprawdę od ostatnich meczy tak naprawdę nie gramy typową dziesiątką, więc on raczej się nie nadaje na 8, tylko tak jak mówię, typowo na 10, więc tak naprawdę na chwilę obecną nie ma innego miejsca dla niego niż ta lewa strona boiska. Poza tym, wiesz co, powiem ci szczerze, że w tej chwili mamy tak mocny środek, bo zobacz, wypadł Slisz, przed Martins i nie było tak naprawdę żadnej różnicy, widać, tak, że w naszej grze wypadł Karbownik, przed Kapustka i po prostu był wczoraj rewelacyjny, moim zdaniem, najlepszy piłkarz na boisku. Mhm. No Gwilia, no wiadomo, tak, Gwilia zagrał dobry mecz, natomiast on już nie od wczorajszego meczu ma problemy ze skończeniem takiej prostej, można powiedzieć, sytuacji, która tak naprawdę powinna się zakończyć tylko tym, że wyspytał Bednarka, tak, czy chce lewe czy prawe okno. Więc powiedzmy sobie dalej, tak, mamy Antolicza jeszcze przynajmniej do zimy, więc ten środek chyba najbardziej ucierpiał w ostatnim czasie. Wyszli tak naprawdę rezerwowi i nie było widać żadnego jakiegoś tutaj, żadnej różnicy. Tak, no, zagrali wczoraj i Martins, i Kapustka, no, bardzo dobrze. Tak, Martins myślałem, że będzie kręcił nosem za to, że w ostatnich meczach siedział głównie na ławce i praktycznie nie wchodził, nie łapał minut, no, a tutaj wchodzi Martins i walczy za dwóch, tak, więc tutaj też myślę, że dla Martinsa duży szacunek, tak, za to, że się nie obraził na sytuację swoją w drużynie, tylko wszedł, pokazał jakość i teraz tak naprawdę niech się Slisz martwi, tak. No tak, dokładnie, tak jak mówisz, mamy Slisza, Karbownika, Martinsza, Antolicia, Kapustkę i Gwilię, tak, mamy 6 gości i w jakiejkolwiek konfiguracji to byś nie zestawił, to każda... Wygląda rewelacyjnie, dobrze wygląda. Tak, no, każda, no okej, okay, no możemy zastanawiać się,
który się nadaje na puchary, no bo Gwilia wydaje mi się, że może jest tam poziom niżej, ale jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, to cała szóstka, każdy wychodzi, każdy spokojnie może dowieść Legii mistrzostwo do końca, tak? No więc jeżeli Valencia się obraża na to, że gra na lewej stronie i ma to gdzieś, no to myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, tak? Tak, to znaczy, widać, było też po Michniewiczu. Zgadzam się, że jeśli mentalnie tam on nie dojeżdża, a takie ja mam po prostu odczucia, nie mówię, że tak jest, to niestety nie ma szans, żeby on coś pograł. No Lukiniasz moim zdaniem też raczej będzie grał na skrzydle w tej chwili, a nie na dziesiątce czy tam w środku, no bo... No tak, ale Lukiniasz widać, też że jest jakieś... takim zawodnikiem, że mu się nie chce, tak? Lukiniasz nie, no tak. Byś go nie wystawił. Myślę, że byś go wystawił na środku obrony i dawałby wiadomo też sporo jakości. Oczywiście pewnie przy Iszaku to raczej by głowy nie wygrał, natomiast walczyłby, tak? Chciałoby mu się to robić, a widać, że Valencia coś musi sobie przestawić w głowie, tak? Bo pamiętajmy, że grał w Piaście Gliwice, co prawda zdobył tam mistrzostwo, był najlepszym piłkarzem ligi, ale odbił się od ligi angielskiej, więc nie przyszedł tutaj tak naprawdę jako gwiazda, tylko jako jeden z wielu. Więc jeżeli nie zmieni swojej mentalności, a myślę, że może mieć z tym problem, no to myślę, że mogliśmy oglądać ostatni mecz Walencji w Legii, tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie. Odnośnie Lukiniasza, to wiesz, zgadzam się, że po prostu uważam, że Lukiniasz na środku jest trochę lepszy niż na skrzydle, ale nie traci tak dużo na skrzydle. Natomiast Walencja mam wrażenie, że jednak dużo więcej traci na skrzydle, bo jest wolniejszy, gorzej gra w obronie i tak dalej, tak? Natomiast no, widać, że on nie jest gdzieś też w formie, no bo wiesz, to nie chodzi o samo bieganie czy coś, tylko no zobacz, ile on tam pojedynków, ile driblingów psuł, ile podań miał jakichś takich niedokładnych. No widać, że nie ma czucia jeszcze jakiejś piłki, tak? Więc no może wystarczy trochę poczekać. No tak, ale to tak jak mówię, udało mu się z tą Wartą, bo grał na Grzesika, który był w tym meczu po prostu, nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że fatalny, tak, bo pewnie obraziłby Michała Kucharczyka nawet. No, nie możesz powiedzieć, bo natomiast 3 dni no, tam mu się łatwiej grało, no. 5 dni później Grzesika posadzili na ławce i wystawili Spychałę i Spychała chyba po 30 minutach wyleział z czerwoną kartką, więc jakby co to. Grzesik i tak tam jest najlepszy. No ale to nie znaczy, że jest to poziom generalnie ekstraklasowy. No, pamiętasz, zostaw Grzesika, to wychowanek Legii. No wiem, ale wiesz, no, jednak Kalan Czerwiński, to tak jak mówię, no, jest trójcą, myślę, najlepszych prawych obrońców w tej lidze. Tak, bo pierwsze i drugie miejsce ma Juranowicz z Wesowicza. Okej, okay, jak Weso liczysz, to tak, to się zgadzam. To prawda. No właśnie, bo wczoraj też dyrektor TVP dał taki wpis, który jakby sugeruje, że Juranowicz to jest jakiś leszcz wzięty z zagranicy. Zresztą on chyba tam też odniósł się do Gwili i nie pamiętam do kogo. Pamiętasz ten wpis? Wiesz co, nie obserwuję. Dobra, ja sobie to sprawdzę. Nigdy raczej nie ma nic mądrego do powiedzenia na temat piłki nożnej. Natomiast powiem... Ale chciałem właśnie wrócić do Juranowicza, wiem. Ja chciałem właśnie nawiązać do Juranowicza. Jeżeli takich leszczy będziemy sprowadzać, na przykład w zimowym okienku transferowym, to tak, to takich leszczy bardzo bym chciał. Więc... No właśnie, no bo nawet tak mimo... Tak to powiem, no bo Juranowicz, powiedzmy sobie szczerze, teraz Juranowicz wygląda naprawdę jak pan piłkarz, tak? I widać, że jest to chłopak z olbrzymim potencjałem. W każdym meczu daje naprawdę zdecydowanie więcej. No w ostatnim meczu z Lechem miał dwa momenty, którym odcięło mu prąd, tak dosyć mocno, czyli ten samobój. I to za początek drugiej połowy, nie wiem czy pamiętasz to podanie, to tam Skóraś przechwycił i dosyć groźnie uderzył, no to były tak naprawdę takie dwa momenty, gdzie Juranowicz zagrał słabiej, tak, natomiast ogólnie jest to jeden z lepszych naszych piłkarzy obecnie.
No tak, ja zgadzam się. Właśnie dlatego wydaje mi się, że wiesz, taka opinia to opinia, która bazuje na zasadzie, że ktoś chyba skrót pierwszej połowy Legii obejrzał z Lechem i na tym sobie zbudował całą opinię o nim, bo on w tym meczu ogólnie grał To przecież nieźle. zdjęty taki chłopak Ten jest. samobój to był przypadek, no umówmy się. No jasne, że można wymagać, że opanuje sobie tą piłkę lepiej, ale no jak obejrzysz sobie jakiś Liverpool czy inne zespoły, no tam też są piłkarze troszkę lepsi, a którym się podobne błędy też zdarzają. I on w tym meczu Juranowicz nie dość, że on wygląda bardzo dobrze fizycznie, dobry, jest szybki, jest wytrzymały, jest dobry technicznie, potrafi grać do przodu. W tym meczu z Lechem dwa razy takie powroty zrobił, nie pamiętam, nie wiem czy pamiętasz tam z Tibą, co go dogonił w polu karnym i chyba w Tak. drugiej połowie też na takim pełnym sprincie przerwał kontrę, też gdzieś tam z daleka się wracał. Z Wartą Poznań co piłkę z bramki wybijał praktycznie, więc naprawdę Wybijał go. on jest i w obronie i w ofensywie bardzo przydatnym zawodnikiem. Mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, ten samobój i ten mecz przede wszystkim chyba z Karabachem, gdzie on był w beznadziejnej formie fizycznej też po tej koronawirusie, po tym koronawirusie. No i tak trochę chyba te opinie bazują na tych jakichś pojedynczych momentach, a nie na tym, co gra od początku sezonu tutaj. No ale to powiedzmy sobie szczerze tak, że Szkolnikowski się nie popisał, a Sebastian Staszewski walnął jeszcze lepszego, tak? Tweeta, nie wiem czy wczoraj, czy dzisiaj, już nieważne, że Legia większość meczu się broniła, tak? Więc generalnie nie wiem, no moja teza jest taka, że chłopak nie ogarnął, tak, że na 30. kanale w cyfrze leci mecz, tylko zostawił dalej na 36. tak, i oglądał po prostu co innego. Więc generalnie naprawdę, no, podobają mi się te opinie tych ekspertów od piłki nożnej, naprawdę są coraz ciekawsze. Można Nie, się pośmiać. niesamowite jest to, że ludzie siedzą, no może oni po prostu siedzą na Twitterze zamiast oglądać mecze i obserwują na przykład tylko Wiesz fanów co, Lecha. wydaje mi się, że wiesz co, że oni tutaj wszyscy w tej chwili idą na tej fali, że Lech piękną piłkę zagrał z Benfiką, pięknie przegrał spotkanie i tak naprawdę myślę, że większość tych pseudoznawców najchętniej to by napisało petycję do Ekstraklasy, żeby za ten mecz przyznać im chociaż jeden punkt. No bo przecież do 90. minuty był remis, tak? No, okej. Okay. A wracając do tego tweeta, to oprócz Gwili Juranowicza wymienił Lopesa też, tak? I lepszych, dużo tańszych, bardziej Znaczy pozy... Lopez okej. Lepszych, dużo tańszych, bardziej Wiesz co, pewnie perspektywicznych pisał Polaków tego jest na pęczki. tweeta. Wiesz co, powiem ci, pewnie pisał pod tego tweeta, w takim razie po tym nieudanym zagraniu Lopeza, wtedy co wychodzili z tą kontrą, tak? Natomiast wiesz co, no, krytykowanie Juranowicza, no to jest w ogóle za ostatnie mecze tak naprawdę, no to jest śmieszne, bo jeszcze przypomnijmy, że z Wartą tak naprawdę miał asystę przy golu Bekharta, o tym też nie zapominajmy, potrafił uderzyć za pola karnego i to bardzo fajnym, mierzonym strzałem, bo z tego, co oglądałem jego jakieś tam urywki z tego Hajduka, no to nie był przypadek, bo on kilka takich bramek też strzelił. Nie pamiętam, z Zagłębiem to bodajże była, tak, ta bramka, czy ze Śląskiem. No nieważne, ale wiadomo, o którą bramkę chodzi. Więc to nie był przypadek. No, tak jak mówię, no, tyle co on daje możliwości nawet Szołkowi w ataku, to jest niesamowite, tak? Bo on cały czas jest, można powiedzieć, jeżeli atakujemy, jest przy Szołku, daje mu możliwość albo szybkiego wycofania piłki, albo idzie mu na obieg. I to wszystko naprawdę jest robione przez niego naturalnie, tak? Więc tutaj też tak sobie dzisiaj kręcąc na rowerku zastanawiałem się, jak wróci do gry Wesowicz, tak? Więc jak to wtedy będzie do poukładania, bo tak naprawdę Juranowicz w tej chwili nie zasługuje na ławkę,
Wesowicz, zobaczymy w jakiej będzie formie po tej kontuzji, natomiast no, tak czy inaczej też nie zasługuje na ławkę, a tam jeszcze mamy Pawła Wszołka, tak, więc jak teraz upchnąć tego Juranowicza i Wesowicza na jednej stronie, żeby to jakoś żarło, tak? Tak się tutaj, powiem ci szczerze, zastanawiałem, jak to ogarnąć teraz, nie? Bo myślę, że obaj są naprawdę, oczywiście jak Wesowicz wróci do dobrej formy, tak? No to tutaj ta prawa strona to może być zamknięta, jak się to uda wszystko ładnie wpasować, to ta prawa strona Legii może być zamknięta naprawdę bardzo mocno. No właśnie, wspomniałeś o tej prawej stronie, to tak płynnie sobie przejdę do jednego pytania, bo chyba kilka osób nawet mnie pytało, a już widzę. Legia Chris i Mario Romario pytają, kiedy Legia przejdzie na system 3-5-2 i czy to dobry pomysł. No właśnie, a chociażby właśnie jeśli chodzi o tą prawą stronę, no bo przy 3-5-2 mamy wahadłowego i w zasadzie trzech ludzi, którzy idealnie się wpisują w to, tak? Bo i Weso, i Wszołek, i Jurenowicz, no każdy z nich no idealny na to prawo wahadło, ale w zasadzie na żadnej innej pozycji chyba nie zagrają. Wiesz co, ciekaw jestem w ogóle, czy będzie zmieniana taktyka, bo tak naprawdę, żeby teraz zmienić taktykę na 3-5-2, to nie dość, że musieli pewnie byśmy się pozbyć i pewnie Wszołka i może jeszcze któregoś Juranowicza albo Wesowicza, to jeszcze mocno musielibyśmy tutaj powalczyć o środek obrony, tak? Bo Wieteska, powiedzmy sobie szczerze, ten sezon ma fatalny. No ale to też powiedzmy sobie szczerze, tak, grał w tych meczach, kiedy cała Legia była fatalna, więc ciekaw jestem, jakby teraz się Zaczesowa prezentował. Natomiast powiem ci szczerze, że nie wiem, czy Lewczuk i Jędrzejczyk pasowaliby w ogóle do tego 3-5-2. Tak, pamiętaj o tym, że oni grają praktycznie cały czas na wyprzedzenie, więc tutaj nie wiem, czy wszystko minięciu napastnika właśnie Lewczuka czy Jędrzejczyka nie robiłaby się zbyt wielka dziura, więc nie wiem, czy tutaj ewentualnie nie trzeba byłoby wymieniać nawet trzech środkowych obrońców, tak, na zimę, a też ta przerwa nie będzie zbyt jakaś długa, więc nie wiem, czy w tej chwili jest sens w ogóle zmieniać tą taktykę, która jak widać dla Legii chyba jest idealna, tak? Na to, co mamy w tej chwili do dyspozycji. No właśnie, bo tutaj, no po pierwsze, nie może, mamy w zasadzie trzech obrońców w tej chwili, tak, można powiedzieć, środkowych, więc nie bardzo można grać 3-5-2. No Remiego trzech... już nie liczymy, tak? No nie, chyba nie ma sensu, tak? No nie możesz grać 3-5-2 mając trzech obrońców, no nawet licząc, że wprowadzimy Mosura, bo to trzeba zrobić. Od następnej rundy no, musi trenować z jedynką i dostawać jakieś pojedyncze minuty. No to i tak jest czterech. To i tak jest tak naprawdę za mało, a wiadomo, że też nikt za bardzo, no nie wiem, czy Wieteska to jest na tyle pewne, żeby tutaj grać w każdym meczu, powiedzmy, pierwszy skład. No i też przy takiej taktyce musisz mieć obrońców, przynajmniej jednego albo dwóch, którzy potrafią bardzo dobrze wyprowadzić piłkę, a tutaj no to chyba tylko Mosur ma takie możliwości. No i Jędza też czasami, wiesz, potrafi pójść, Lewczuk też, więc tak, natomiast tak jak mówię, nie wiem, czy Lewczuk z Jędrzejczykiem będą w ogóle pasowali do 3-5-2 i to mówię tutaj o sposobie ich tak naprawdę grania, tak? Że ta po prostu linia tych środkowych obrońców nie będzie zbyt rozjechana i później ciężko będzie naprawić ich błędy ewentualnie, kiedy tak, no, nie trafią za pierwszym razem w piłkę, tak? No, a oni grają w większości ostatnich meczów no, mocno na wyprzedzenie napastnika rywali i często tutaj też nawet w tym ustawieniu, tak, czyli czwórką obrońców, zdarzają mi się takie błędy, no takie chociażby z Lechem Lewczukowi, tak, gdzie tam dosyć mocno oberwało się Iszakowi, tak, więc no nie wiem, czy tutaj akurat, żeby zmienić na 3-5-2, nie trzeba by było naprawdę tutaj mocno sięgnąć do kieszeni i naprawdę sprowadzić trzech obrońców, tak.
trzech, może dwóch ewentualnie. No, dwóch. I napastnika wtedy na pewno też. No i napastnik, wiadomo, tak, że problemy ze skrzydłem by się rozwiązały, no ale z drugiej strony to też w ustawieniu 3-5-2 tak naprawdę środek, tak, no te szóstka i ósemki byłyby zabezpieczone, no ale gdzie tam wtedy upchnąć na przykład Lukiniasa, tak, który no musi grać, bo już po karbowniku, po sprzedaży karbownika tak naprawdę jest to zawodnik, który jeszcze w tej, na którym można jeszcze w tej chwili dobrze zarobić, no tak wiadomo, tam Kapustka jeszcze tak, natomiast no Kapustka to jeszcze niech spokojnie się odbudowywuje, natomiast no Lukinias jest to taki nasz w tej chwili jedyny zawodnik, za którym możemy dobrze zarobić, więc no, no i myślę, Lukinias że... się po prostu nie zmieścił, tak? Na tym, myślę, że grałby w środku wtedy prawdopodobnie, tak? Zobacz, że tam raczej się trochę miejsca zluźni w środku pola w zimie. No prawdopodobnie Antolić i Karbownik odejdą, więc tutaj będzie... Ale ten... Lukinias, no nie wiem, czy wiesz co, czy to dobre byłoby dla Lukiniasa, no ewentualnie można byłoby go spróbować jako drugiego napastnika jeszcze, być może, natomiast no Lukinias nie jest ósemką, tak? Nie będzie dawał takiej jakości w środku, jak chociażby nawet ten krytykowany za całokształt twórczości Gwilia, tak? No tak. Dobra. Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś wcześniej w temacie Gwili, czyli tego, że znowu zmarnował dwie sytuacje, ale w sumie nie tylko on, bo i Wszołek zmarnował, no generalnie, no, Rosołek, tak jak żeśmy wspominali, miał kilka takich sytuacji, że mógł się zabrać i coś z tego zrobić. Masa była w sumie tych sytuacji, masę żeśmy zmarnowali jak praktycznie co mecz, bo to nie jest nic nowego. Ja mam wrażenie, że tej drużynie właśnie przede wszystkim brakuje ludzi, którzy kończą te piłki. Że nie ma, oprócz właśnie Pekharda, nie ma w zasadzie nikogo, kto jak ma do strzelenia, to strzeli, tak? No, albo chociaż nie strzela co drugą, ale nie, wiesz, 1 na 10. Było właśnie pytanie od Fake Konto, czy bardzo nam brakowało w tym meczu Pekharda. No i moja odpowiedź jest taka, że w sumie to mi go brakowało, bo on jakby dostał dwie piłki w polu karnym, to by gola jednego strzelił, tak? A co do pozostałych zawodników w Legii, nie mam takiej pewności. Wiesz co, jeśli chodzi o Pekharda, to bardzo nam go brakowało, tak? Rosołek po pierwsze nie walczył i nie dawał z siebie tyle, co Pekhard. Nigdy nie sądziłem, że powiem to, że nam będzie Pekharda brakowało, bo było za mało walki z przodu. Natomiast tak, brakowało Pekharda, bo nie było walki, Rosołek tego nie dawał. Po drugie, też w żaden sposób nie był aż tak groźny w tym polu karnym, tak? Bo zawsze gdzieś tam, a to kroka mu zabrakło, a to gdzieś źle przyjął piłkę. Więc tak, Pekhard, tak jak mówię, nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale jego brak był dosyć widoczny z przodu. I tak jak mówisz, myślę, że przy tych dwóch podaniach, gdzie Rosołkowi zabrakło tego kroku, to Pekhard by to złapał i chociażby oddał strzał na bramkę, tak? Może by trafił, może by nie trafił, wiadomo. Różnie z tym bywa. Natomiast no, znamienne były statystyki przed tym meczem, tak? Że z 12 bramek 8 strzelił Pekhard. No to nie możemy mówić, że Pekharda po prostu nie brakowało. No, jeżeli masz takiego napastnika, który tyle ładuje tych goli i nie może wystąpić w takim meczu, no to tak, no brakuje go, zdecydowanie. Natomiast powiem ci szczerze, jeszcze jedną sobie rzecz myślałem, jeszcze, tutaj jeszcze wrócę trochę do tych transferów, to tutaj brakuje nam jeszcze takiego piłkarza w ofensywie, myślę, że tak też takiego być może lewoskrzydłowego, który by tutaj czasami zluzował na przykład Lukiniasa, chociaż wracając do wcześniejszych meczów, kiedy jeszcze Lukinias mógł grać, no to ta współpraca Lukiniasa na lewej stronie z Mladenowiczem
wyglądała nieraz naprawdę no idealnie, tak? No to oni tam potrafili z pierwszej piłki powymieniać, to tam niektórzy obrońcy naprawdę potrafili się kopać po czole, bo tak jak mówię, no w Walencję to ja już nie wierzę, więc myślę, że taki jakiś lewoskrzydłowy, chyba że po prostu Skibicki będzie dostawał teraz szansę, że na to, żeby pokrzepnąć i się ograć. Natomiast napastnika też bym jeszcze ściągnął do Pekharta, natomiast wiadomo, tak, jeżeli byśmy przeszli na 3-5-2, no to tak, natomiast tutaj mamy jeszcze tego Lopeza, który myślę, że od tego meczu z Lechem złapie wiatr w żagle i będzie to zdecydowanie inaczej wyglądało z jego strony. Więc tak w ofensywie, to powiem Ci szczerze, że na chwilę obecną, no nie wiem, czy kogoś bym jeszcze w tej chwili ściągał. Mam nadzieję, że Wesowicz wróci w bardzo dobrej formie po kontuzji i będzie chociaż w 3/4, tak? Tak dobry, jak był przed kontuzją. No na pewno skrzydłowy jest potrzebny, tak, no bo jednak no na lewie masz tylko Lukiniasza, na prawie masz Wszołka i to w zasadzie tyle. No Weso lepiej się czuje na obronie. Walencja to tak jak mówiliśmy, w zasadzie tylko na dziesiątce raczej się sprawdzi. No i co, Cholewiak zostaje, więc no przynajmniej jeden skrzydłowy moim zdaniem w zimie powinien tu trafić. No i właśnie uważam, że powinna Legia zwrócić uwagę na to, żeby to był gość, który no po prostu kończy, tak, potrafi strzelić, albo chociaż no podać komuś na pustaka, ale wydaje mi się, że bardziej jest potrzebny ktoś po prostu, kto też te kilka bramek strzeli, no kilka bliżej powiedzmy 10, no bo w zasadzie jak spojrzysz na nasz skład, no to Gwilia chyba w tamtym roku dojechał do 10 bramek, ale to też był jedyny jego sezon taki chyba w karierze, gdzie doszedł do dwucyfrowej liczby. Co do napastnika, no nie zapominajmy o Kante, ale mimo wszystko wydaje mi się, że przydałby się ktoś tutaj jeszcze najlepiej, lepszy od tych po prostu wszystkich, których mamy, tak? No zresztą to już o tym tłuczemy, zdaje się, od odejścia Niezgody albo nawet od odejścia Carlitosa, że no, że Legii by się przydał tu po prostu, no jakiś naprawdę, wiesz, kozacki, nie tylko taki, co bramki strzela jak Pekhart, ale też taki, co wiesz, co uczestniczyłby no, w grze tej drużyny, tak, no powiedzmy to, co dawał Priowicz w swojej najlepszej formie, no to było coś super, tak. A co byś powiedział na przykład nad tym, żeby tak jak Zeberga zrobić, że Wszołka dać na lewą stronę pomocy, żeby on łamał jednak do środka na tą swoją lepszą nogę i tych strzałów próbował prawą nogą. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało, tak? Bo Zeberga to wypaliło, tak? Bo i Kucharczyk wtedy bardzo dobrze, i Kosecki, i Żyro nawet wyglądał jak pan piłkarz wtedy. Więc ciekaw jestem, jakby Wszołek na lewej pomocy go wystawić, nie? Jakby tak mógł sobie schodzić na prawą stronę i z tej prawej nogi ładować, tak? Ewentualnie może to by wypaliło, że Wszołek po prostu miałby w końcu też i lepsze liczby, szczególnie jeśli chodzi o zdobyte bramki. Ciężko powiedzieć, chociaż mam wrażenie, że Wszołek dobrze się czuje przy linii i tu miałbym taki tylko znak zapytania, czy on by się odnalazł, wiesz, bardziej grając do środka. No ale to jest kwestia tego, że ktoś musiałby to przetestować na treningach, wtedy byśmy się dowiedzieli, tak? No właśnie, a tak właśnie jestem, tak się tak w tej chwili taki mi pomysł przyszedł do głowy, nie? Jakby tego Wszołka tam zamienić, jakby schodził na tą prawą nogę i próbował strzelać. Chociaż tak jak mówisz, no on też potrafi całkiem nieźle dograć jednak tą prawą nogą z prawego skrzydła, więc tutaj raczej też pozbawilibyśmy się tego wrzucania, tak, tą jego prawą nogą, bo raczej już by dośrodkowań żadnych nie dawał, tylko by właśnie próbował łamać tak jak Karbałownik właśnie wtedy grał, jak był lewym obrońcą jeszcze, tak? Aha. Więc tutaj trzeba byłoby się zastanowić, co jest ważniejsze. Natomiast myślę, że mogłaby być ciekawa alternatywa, żeby jeden mecz na przykład nie próbować. Dobra, słuchaj, jeszcze wracając do Skibickiego, Michał Mróz pyta, znaczy
pisze. Wyglądało, że to jego wprowadzenie było zaplanowane i przemyślane. I pyta nas, czy młodzi to jest kierunek, który obierze teraz CM. No i dodatkowo jeszcze z inne osoby, między innymi Mario Romario, pytają, czy właśnie Skibicki sobie poradzi, czy będą z niego ludzie. Wiesz co, jeśli chodzi o Skibickiego, to z tego, co czytałem i z tego, co słuchałem, no to tam Czesław Michniewicz go od dłuższego czasu oglądał, jeszcze jak był piłkarzem Olimpii Elbląg, więc on go doskonale znał, wiedział, na co go stać. Natomiast no, w tej chwili nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie potrzeba chwili, że dużo piłkarzy wypadło, zostali włączeni, tak, zawodnicy z rezerw, tak, no Włodarczyk, Mosur, Niski, Skibicki i ktoś jeszcze, kto mi tutaj umknął. Mosur, Włodar, Niski i Skibicki, to czwórka. No. A czyli czwórka, a nie piątka. Wydawało mi się, że piątka była mówiona. Dobra, nieważne, ale z tego, co słyszałem, no to Michniewicz też na każdym meczu rezerw. Bardzo często podobno dyskutuję z Tomkiem Sokołowskim, trenerem rezerw, tak, odnośnie tego, jak powinny grać rezerwy, żeby chłopacy młodzi mogli łatwiej wejść do drużyny, więc myślę, że Michniewicz będzie chciał stawiać na młodych chłopaków, nie boi się tego robić, jak widać, i będziemy, myślę, że w końcu czerpać z tej akademii, tak, że będziemy stamtąd brali chłopaków, będą dostawali szansę i tak naprawdę tylko i wyłącznie w ich nogach będzie to, żeby zostać na dłużej i w tej Legii grać. Dobra, sprostuję cię tylko, bo powiedziałeś w Olimpii Elbląg, a z Olimpii Grudziądz był. Dobra, no Elbląg, Grudziądz, 1-5. A, to zaraz obok, nie? No. I ja się trochę bardziej tymi młodymi interesuję, to powiem dwa słowa od siebie. No, po pierwsze, to oczywiście no, musi CM wprowadzać młodych, po pierwsze dlatego, że sytuacja finansowa wygląda jak wygląda, po drugie no, ktoś płaci kilkanaście milionów na akademię, czyli pan Mioduski, więc na pewno będzie wymagał od tego, żeby jakieś efekty tego były. No, po trzecie, no i ci młodzi zawodnicy prezentują wysoki poziom, tak? Ja przede wszystkim myślę tutaj o Mosurze w tej chwili, czy Miszcie, którzy wydaje mi się, że już w Ekstraklasie spokojnie by sobie mogli radzić, przynajmniej w takim poukładanym klubie jak Legia. Natomiast co do Skibickiego, no prawda jest taka, że kto go oglądał, no to jest raczej troszkę zaskoczony tym jego dobrym meczem. Zdaje się, że to był chyba jego najlepszy mecz w życiu. Prawda jest taka, że rok temu grał w Pogoni Siedlce w drugiej lidze na trzecim poziomie rozrywkowym i no sobie tam za bardzo nie radził, tak? Albo nie grał, albo wchodził z ławki, nic ciekawego nie pokazywał. W rezerwach też początek tego sezonu miał ciężki, miał jakieś urazy. Dopiero chyba w czterech ostatnich meczach zaczął grać regularnie i wywalczył pierwszy skład. No i okej, no problem Skibickiego moim zdaniem jest technika przede wszystkim. On jest szybki, przebojowy, ale no ma jakieś tam braki. Zobaczymy, czy będzie nad nimi pracował. Ja bym tutaj na razie się bardzo nie podpalał, bo ten jeden mecz to może być taki sam mecz, jak był właśnie Rosołka, czy jak ktoś trochę starszej daty to pamięta, na przykład Paluchowskiego, który wszedł i strzelił 3 bramki w Ekstraklasie w jednym meczu. No zresztą takich wonderkidów to było bardzo dużo, a potem się okazało, że po prostu 2 razy dobrze piłka im się odbiła, albo mieli po prostu jeden swój dzień, tak? Więc niech on tam na spokojnie w każdym meczu teraz no, udowadnia, że się nadaje. No i zobaczymy, na pewno tam ambicji u niego nie zabraknie, więc... Więc... I na pewno dostanie szansę też, tak? Bo myślę, że ta szansa będzie mu się w tej chwili należała i teraz tylko i wyłącznie w jego głowie, w jego nogach, czy ją wykorzysta.
No zobaczymy, jakie tutaj Michniewicz ma podejście. Może mieć podejście jak Lęczyk albo jak Urban, który chyba potem Paluchowskiego od razu ugrzał na ławce, więc też nie wiadomo, jak tu podejdzie. No na pewno, wiesz, Lukiniarz wróci do pierwszego składu, więc tutaj z Lukiniaszem będzie miał ciężej, no ale zobaczymy, no jak, wiesz, Walencja będzie wyglądał jak Walencja, no to może na przykład tego Walencję spokojnie wyprzedzić, wiesz, w hierarchii. Wiesz co, tak jak mówię, no myślę, że Czesław Michniewicz też, no co by o nim nie mówić, no to jest to dosyć świadomy trener. Jeżeli, tak jak mówię, no ktoś mu wpadł w oko, a to już od dłuższego czasu się ciągnie, ta taka, w cudzysłowie oczywiście, miłość do Skibickiego, więc na pewno szansę dostanie. I tak jak mówię, no jeżeli głowa nadąży za tym wszystkim, bo wiadomo, to nie jest łatwe, tak? Wchodzisz w takim meczu, strzelasz bramkę Lechowi, później grasz bardzo dobry mecz, to wiadomo, tak? No głowa gdzieś tam może odpłynąć, więc tak naprawdę wszystko w tej chwili w rękach i w nogach i w głowie Skibickiego. Jeżeli będzie dalej, myślę, tak pracował, to niejedną szansę dostanie. Mam nadzieję tylko, że będzie troszkę inaczej niż z Rosołkiem, który, no mam wrażenie, że ten rok stracił. Chyba masz mikrofon za blisko, bo strasznie jakieś takie, wiesz, szumy. No być może. Być może. Teraz lepiej, no. Dobra, to tak powoli będziemy kończyć tę podstawową część, potem już przejdziemy regularnie do pytań. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć o jednej osobie, o której żeśmy mało w sumie wspominali, czyli o Michniewiczu i to, co się zmieniło w zasadzie w ciągu ostatnich tygodni, to, co się zmieniło no, po tej przerwie reprezentacyjnej. Bo myślę, że wiadomo, rączki na kołderkę i tak naprawdę to europejskie puchary zweryfikują trenerów w Legii, ale widać, że coś tam się działo pozytywnego i gołym okiem można zobaczyć te zmiany. Pokrótce powiemy coś o tym? No chociażby wyjście chociażby tak spod pressingu, tak? Czyli nie gramy, Boruc nie gra długiej piłki do Pekharta i może coś się uda gdzieś zgrać, tylko zaczynamy grać na krótko. Bardzo fajne było w meczach poprzednich oczywiście to wychodzenie spod tego pressingu, gdzie zaczynali grać na przykład z pierwszej piłki w tym sławnym trójkącie i wychodzili spod tego pressingu, tak? Widać, że jest to trenowane bardzo mocno. Widać, że na tym Czesław Michniewicz dużo pracuje z piłkarzami. Na tym duża uwaga jest kładziona na to wszystko i to zaczyna wychodzić, tak? Legia już w końcu nie boi się zaczynać krótkimi podaniami gry, wznowienia gry, tylko zaczynają coś tam kombinować, tak? Nie zawsze to oczywiście jeszcze wychodzi, natomiast no jest tutaj duża różnica, bardzo duża różnica. Jeśli chodzi o jeszcze takie zmiany, no to też tutaj mimo wszystko też te wrzutki, nawet jeżeli są już grane na Pekharta, no to są takie bardziej, powiem szczerze, bardziej to wszystko jest przemyślane, tak? Nie jest to, lagujemy po prostu w polu karnym, może Pekhart coś zrobi, tylko teraz grają na przykład dwie, trzy piłki na wrzutkę, później jest na przykład wycofanie piłki, tak? Przed pole karne, gdzie na przykład Gwilia może strzelać, więc jest też ta różnorodność w ataku, więc to takie chyba dwie najbardziej rzeczy, które wprowadził Czesław Michniewicz, a które mi się rzuciły w oczy. No zgadzam się z tobą. Dodałbym jeszcze, że czy ogólnie wiadomo taktycznie we wszystkim żeśmy się poprawili i właśnie rozegraniu od własnej bramki, ale też w tym fazie ofensywnej. Natomiast chyba też, no chyba kluczowe powiedziałbym, że jest poprawa gry w obronie. W ostatnich 6 spotkaniach, liczę z Super Pucharem, straciliśmy 3 bramki. Jedna to była jak Jędza sobie strzelił, jedna to była jak Juranowicz sobie strzelił, no i rzut karny, zdaje się, z rzut karny z Zagłębiem Lubin, tak?
Tak, zgadza się. No i to były trzy bramki w sześciu spotkaniach, gdzie wcześniej cały czas mieliśmy jakieś problemy, tak? Z Rakowem straciliśmy, z Omonią straciliśmy dwie, z Jagiellonią dwie, potem z Wisłą Płock się udało, z trzy z Górnikiem i w każdym meczu gdzieś tam coś nawet z GKS Bełchatów nam strzelił, więc mieliśmy spore problemy. Natomiast tutaj właśnie ta stabilizacja w obronie i ci rywale w zasadzie oprócz Lecha, no Lech miał sytuację, nie można im odebrać, natomiast pozostali rywale tam za bardzo tych sytuacji nie mieli. Tak jak mówię, oprócz tych naszych jakichś takich indywidualnych błędów, no to widać, że to wygląda dużo, dużo lepiej. No super moim zdaniem w ostatnich meczach wygląda Igor Lewczuk, to jest po prostu klasa, bardzo mnie to cieszy, bo tyle, ile głosów się naczytałem, że on już na emeryturę, że się nie nadaje, że tak dalej, to głowa mała, a no widać było, że coś tam chyba forma nie do końca jest, tak. No wydaje mi się, że w tych ostatnich pięciu spotkaniach w każdej dziedzinie żeśmy się poprawili i taktycznie, i fizycznie przede wszystkim. Widać to też w statystykach, że Legia biega więcej, Legia biega szybciej. Mentalnie też widać ten progres, na przykład choćby po Wszołku, który z Lechem już miał tych decyzji głupich, złych, takich mniej, że jest też każdy z tych piłkarzy gra odważnie i podejmuje większe ryzyko, co w pewnym momencie już było dużym problemem. Każdy grał na alibi, każdy grał do tyłu, a teraz to wygląda zdecydowanie lepiej, więc no wszystko poszło do przodu, ale tak jak wspomniałem na początku, no to te ręce na kołderkę, bo wiadomo, jak to u nas wygląda. Europejskie puchary, wiadomo, to wszystko tak będzie weryfikowało pracę Czesława Michniewicza. Mam nadzieję tylko, że otrzyma też wsparcie od prezesa, mniej więcej takie, jak otrzymał Wukowicz, czyli transfery będą zrobione takie, jak i on chce, a nie takie, jak sobie stwierdzi, że zrobi Radosław Kucharski, więc to jeszcze bym powiedział, no i mimo wszystko, tak, mam wrażenie, że i ta atmosfera, o której mówił Wukowicz, że Czesław Michniewicz wszedł i tak naprawdę wszystko rozwalił, patrząc chociażby nawet po tych dzisiejszych kulisach, które zostały wypuszczone o 19, no to jest tam dobra atmosfera, tak? Nie jest, źle się nie dzieje, tak? Bardzo też fajne przemówienie Czesława po wygranym meczu z Lechem. No i tak chyba wszystko przebiło te gratulacje samobójczej bramki Juranowicza. To było piękne. Jeszcze nie widziałem, jutro na drobie. Bardzo fajne kulisy, szczególnie ta wypowiedź z szatni Czesława Michniewicza, naprawdę polecam, bo powiem szczerze, że nieraz słuchałem Wukowicza, który też nie będę mówił, że głupio gadał, bo głupio nie gadał. Natomiast no, to wystąpienie Czesława Michniewicza naprawdę zrobiło na mnie wrażenie i myślę, że jakbym tam siedział w tej szatni, to poniosłoby mnie to też do lepszej, jeszcze cięższej pracy. Okay. Coś jeszcze chcemy powiedzieć w tym podstawowym? Takie moje zdanie. Tak, ja jeszcze bym chciał wspomnieć, bo w sumie mało mówiliśmy tutaj właśnie o jednym cichym bohaterze tego spotkania wczorajszego, czyli o naszym bramkarzu. Tak, myślę, że kapitalny mecz Boruta, to co wybronił na przykład chociażby strzał Iszaka z 5 metrów, to rewelacja, ten jego słynny pajacyk znowu zafunkcjonował. Kilka świetnych interwencji. No, trzeba powiedzieć, że Artur wczoraj też myślę, że na równi z Lopezem i z Kibickim powinien zostać bohaterem spotkania. No ja go trochę winię za tego samobuja. Wydaje mi się, że to zabrakło zdecydowania i no, widział, że ta piłka leci, jakoś tak, nie wiem, się powoli do niej zbierał, a no, to nie była jakaś, wiesz, mocna piłka, która wpadała, tylko mam wrażenie, że jakby gdzieś tam najpierw komputer odpalił i przemyślał, czy on ma się rzucać, czy ona wejdzie, czy on może łapać i no i potem już było za późno. Ale wiesz co, myślę, że gdyby nie puścił tego gola Juranowicza, to pewnie Iszak go wtedy wsadził, więc lepiej, że ten Juranowicz sobie z tam statystyki poprawił bramek strzelonych, więc
Więc wyszło idealnie tak czy inaczej, natomiast no tak jak mówię, można go winić, można go nie winić za tą bramkę, natomiast to co dał później, No no to pewnie, że tak. rewelacja. Moim zdaniem on od początku gra całkiem, no nie, no gra po prostu dobrze, tak? Widać było, że pierwsze mecze były trochę bardziej zardzewiały, potem to wyglądało coraz lepiej. Też nie ma zbyt wielu szans, żeby się wykazywać, ale no, gra po prostu na swoim jakimś tam solidnym poziomie. Nie jest może jakiś dużo lepszy niż Majecki, ale też gorszy nie jest. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas, kiedy będzie nam te spotkania wybraniał, więc u mnie za wczorajszy mecz mu trochę obniżyłem notę i tak jak mówię, no nie jest w czołówce, jeśli chodzi o oceny, natomiast podejrzewam, że za poprzednie mecze dawałem mu wyższe noty niż wszyscy pozostali, bo czasem mam wrażenie, że oczekuje się od Boruca rzeczy niemożliwych, a trzeba pamiętać o tym, że on też praktycznie rok w piłkę nie grał, że ma 40 lat, ale to aż tak bardzo na niego nie wpływa, tylko no, nie jest zawodnikiem, mówmy się, już klasy międzynarodowej, tylko jest bardzo dobrym bramkarzem. No ale wczoraj był rewelacyjny, to trzeba mu przyznać. Naprawdę świetnie się go oglądało, jak patrzę na te pajacyki i przypominają mi się mistrzostwa nawet Europy, tak? W 2006 roku bodajże. Świata. No to taki powrót do czasów świata, przepraszam, świata oczywiście, powrót do czasów młodości, tak? I wtedy, kiedy Boruc był naprawdę królem i bogiem, natomiast też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale bardzo lubię w momencie, kiedy rzeczywiście tych już kibiców nie ma, to posłuchać sobie tym, jak żyje meczem Artur Boruc. Tak, on cały czas tam drze się, słychać go Dokładnie. na kulisach zawsze, non stop gada, non stop. Ale to jest właśnie o to chodzi, tak, tak powinno być, nie? Bramkarz powinien. I to jest świetne. Myślę, że Czarek Miszta, jeżeli od kogoś ma się nauczyć, to od Artura Boruta. Oczywiście. Fachu bramkarskiego, ale też i tego życia, tak, w bramce. Tak jest. I tutaj też wracam jeszcze do młodych i do Mosura, który wydaje mi się, że no naprawdę już lepszej momentu niż z Borucem, Lewczukiem i Jędrzejczykiem. No nie ma, żeby wprowadzać takiego młodego obrońcę jak Mosur, który po prostu, wiesz, bramkarz praktycznie może nim sterować jak na konsoli, nie? No ale i sam Mosur też nie jest cichym obrońcą, tak, który gdzieś się schowa za plecami Jędrzejczyka i będzie liczył na to, że Jędrzejczyk będzie wszystkie jego błędy naprawiał. Nie wiem, czy pamiętasz ten mecz z Pogonią szczególnie, bo akurat byliśmy wtedy na trybunach. Tak, No to tam świetnie tam podpowiadał wszystkim dookoła, jak się ustawić i tak dalej. Tak, tak. Więc tym zrobił na mnie dosyć spore wrażenie. No oczywiście, no tak, tak. Dobra, jeszcze tylko jedną rzecz, bo wracając do tych dziennikarzy i ich spojrzenia na mecz, to ja sobie odpaliłem tutaj statystyki z meczu i to wygląda tak. Instant Index Legia lepsza, Expected Goals Legia lepsza, mniej więcej wychodzi tak jak wynik, czyli 2-1, jak zaokrąglamy w liczbę. Oczywiście strzały Legia lepsza, chociaż celne tyle samo, niecelnych mamy więcej. Strzały, odległość przy strzałach, Legia ma 16 metrów, Lech ma 19, czyli z dalszej odległości próbowali strzelić. Pojedynki lepsza Legia, driblingi lepsza Legia. W odbiorach był lepszy Lech, czyli to widać, kto się tutaj bronił. Zdecydowanie. Posiadanie piłki lepsza Legia. No i tyle. To już chyba więcej. No i Lech, pierwszy mecz chyba w tym sezonie, gdzie nie miał posiadania piłki na poziomie 60%, tak? Tylko tam lekko ponad 40%. Więc no widać ewidentnie, że Legia się broniła, Lech atakował. Natomiast dwie przypadkowe kontry i Lech niestety, tak? To by nie mówić, tak? No Lech, gdyby nie pomoc Juranowicza, być może też Boruta, to już tam nie będziemy tego roztrząsać, nie strzeliłby wczoraj żadnej bramki, tak? Więc no, jeżeli tak wyglądają statystyki drużyny broniącej, to mam nadzieję, że w następnym meczu również będziemy się tylko bronić.
Ja chciałbym znaleźć jakąś statystykę oprócz odbiorów, której lepszy był Lech. No w rzutach rożnych też mają mniej. Podania kluczowe 7 do 4 dla Legii w celnych. No nie wiem, nie jestem w stanie znaleźć chyba nic, kurczę, żeby ich jakoś pocieszyć, tych dziennikarzy. No nie wiem. No dobra, nieważne. To po prostu to tylko jednostki to takie, które generalnie uważają się za znawców futbolu, a tak naprawdę zobaczyli pewnie, że Lech oddał w pewnym momencie 3 strzały, Legia żadnego, więc to uznali, że to była obrona Częstochowy, tak. Pierwszą połowę oglądałem na TVP i było całkiem przyjemnie, ale gdzie była przerwa i te reklamy, to stwierdziłem, że się przyłączę na Kanal Plus, za który płacę jakieś chore pieniądze od kurna na kilkunastu lat. I powiem ci, że no tak żenującego komentarza ja dawno nie widziałem. Myślałem, że oni się rozpłaczą po końcowym gwizdku. No i to farmazony, jakie tam opowiadali i komentator, i dziennikarz, to no, no dobra. Kończmy, przejdźmy może do tych pytań, żeby nie było. Do pytań. Dobra, Michała już mieliśmy. Piotrek Marski. Kogo z młodych i dlaczego widzielibyście wiosną w jedynce? No to ja chyba trochę powiedzieliśmy, nie? No tak, tak jak mówiliśmy. No myślę, że Mosur jest najbliżej. Ci, co teraz zostali powołani przez trenera, no to w zasadzie prawie wszyscy, no plus jeszcze może Cielemęski może liczyć ewentualnie ktoś, ale nie sądzę, że kogoś będą ściągać z wypożyczeń, więc myślę, że ewentualnie kogoś z tych, co teraz zostali powołani do jedynki, ale myślę, że chyba no Niski będzie miał ciężko, no bo on z Wesowiciem i Juranowiciem z Kibickiego, no to zobaczymy. Włodar też raczej łatwo nie będzie miał, bo tam też jest 4 gości do rywalizacji. No ja bym chciał, żeby Miszta dostał jakieś pojedyncze mecze, wiesz, oprócz Pucharu Polski niech dostanie tam 2-3 mecze jakieś ligowe, niech się wykaże. No raczej chyba po sezonie z Borucem się będziemy żegnać, a więc dobrze by było mieć bramkarza takiego gotowego na wejście i nagranie. A ja mam wrażenie, że z Borucem się nie pożegnamy po sezonie, wiesz? Myślisz, że jeszcze aż Ligę Mistrzów zdobędzie? No może nie aż tak, ale że zostanie, wiesz, że jeszcze te europejskie puchary z tego sezonu to będzie jego taka gdzieś zadra w sercu i zostanie. Być może po prostu wtedy będzie bronił już nie tak często jak w tej chwili, właśnie tak mniej więcej na zmianę z Misztą, natomiast mam wrażenie, że zostanie w tych europejskich pucharach, to on będzie bramkarzem, a w Lidę będzie obstawiał Miszta, takie mam wrażenie, wiesz? Chociaż oczywiście być może mylne, natomiast mam wrażenie, że to nie jest ostatni sezon Boruta w Legii i ogólnie w Lidze. Zobaczymy. Dalej Piotrek pyta, czy Hołownia powinien dostać szansę? Wiesz co, Hołownia ciężko powiedzieć, wiesz, bo tam też ma niezbyt łatwą sytuację, bo powiedzmy sobie szczerze, no Mladenowicza nie wygryzie. Rosza myślę, że piłkarsko też jest troszkę lepszy niż on. Jeśli chodzi o pomocnika, no to tam zagrał jakieś mecze na pomocy u Wukowicza. Natomiast no nie wiem, czy dalej ten Hołownia, powinniśmy go tutaj tak naprawdę trzymać. Moim zdaniem chyba najwyższy czas, żeby Hołownia napisał swoją jakąś nową historię kariery. Tak, myślę, że sprzedać z prawem wykupu miał już swoje szanse. Uważam, że bez sensu to było, że on został w ogóle tutaj na tą rundę. No, ale to też mi się tak właśnie wydaje. Dużo młodzieży to recepta na sukces, czy powielenie błędu Lecha? Kolejne pytanie. Wiesz co, myślę, że dużo młodzieży to nie jest powielanie błędów Lecha, bo akurat no Lech nie jest chyba błąd tej Lecha. Młodzieży zarobi naprawdę olbrzymie pieniądze, więc myślę, że akurat w tej kwestii powinniśmy równać do Lecha. Tak, znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że młodzież nie jest problemem Lecha. Lecha problemem do tej pory to byli ci słabi zawodnicy, którzy byli uzupełnieniem. Teraz grają lepiej, bo mają lepszych tych zawodników, którzy uzupełniają, czyli właśnie Iszaka, Tibe, tak? Sadka jest świetnym. No, nawet tego Ramireza już powiedzmy też tak.
Tak, znaczy no tam całą tą jedenastkę mają dobrą, no i dzisiaj to przegrywają moim zdaniem głównie słabą ławką. Tutaj mamy przewagę, bo porównując pierwsze jedenastki, no to myślę, że te drużyny są na zbliżonym poziomie. No powiem ci szczerze, że graliśmy wczoraj nie pierwszą jedenastką i potrafiliśmy... No tak, ale tutaj patrzmy jednak, że oni jednak widać byli, że są przemęczeni, że oni nie wytrzymują tego grania. Oni grają prawie, że jednym składem, tak... Rzadko. No tak, no ale to mówię, jeśli chodzi o młodzież, bo trochę odchodzimy od tematu, to powinniśmy do nich bardziej równać niż uważać to za problem, bo mimo wszystko, tak, no wprowadzili kilku naprawdę fajnych młodych piłkarzy, tak, no to tego im nikt nie zabierze, tak, no bo tu mówimy o Jóźwiaku, który zaczął dobrze sobie radzić w kadrze. Moder, moim zdaniem rewelacyjny piłkarz, chociaż widać po nim zmęczenie, bo ostatnie mecze bardzo, bardzo słabe. Kamiński, no to chyba nie muszę mówić, tak? No jest naprawdę no niesamowitym młodym piłkarzem. No Skóraś nawet zaczął grać i wygląda jak piłkarz, tak? Więc no przede wszystkim powinni, którzy są dobrzy, nieważne czy jest młody, czy jest stary, jak jest młody i jest dobry, niech gra. A jak jest słaby, to niech nie gra, tak? I tyle. Zgadzam się. Martins lepszy niż Slisz? Może porównanie, kto? Czy byś Martins czy Slisz? Ciężkie pytanie, bo to jednak... Mam wrażenie, że... Tak, dokładnie, jakbyś ogień i wodę porównał. Jest Slisz. Dokładnie, typową szóstką jest Slisz, natomiast Martins to bardziej ósemeczka nasza taka, nie? Więc też zupełnie inny piłkarz, bo Slisz to do odbiorów i do rozrzucania piłki na bok na razie, chociaż też widać powolutku się zaczyna rozwijać w tym, tej grze do przodu. Natomiast no, Martins to jest taka też oaza spokoju, tak? Wiesz, że jemu podasz piłkę w środku, będzie miał dwóch zawodników na plecach, a i tak to w jakiś sposób dobrze rozegra, natomiast no, to są dwie pozycje, więc powiem ci szczerze, że jakbym mógł, to chciałbym widzieć ich nawet dwóch razem na boisku, tak? Natomiast no wtedy czy Kapustka, czy Karbownik, no ciężko będzie miał Martin teraz z tymi młodymi. Natomiast jakbym mógł, to bym tam ich wszystkich tych środkowych pomocników upchał, bo ta pomoc naprawdę jest dobra. No, ta taktyka jak Milan chyba za Ancelottiego, co mieli pięciu środkowych pomocników, pamiętasz? Tak. No to możemy mieć sześciu, przebijmy. No, na przykład. No to w sumie. To my będziemy mieli sześciu, przebijmy ich, będziemy lepsi. Oni wygrali Ligę Mistrzów, to my też. Tak jest, zgadzam się z tobą, no na dokładnie. No Martins jest lepszy, Martins po prostu jest lepszy w graniu w piłkę, a Slisz jest lepszy w odbiorach i w bieganiu, tak. Dokładnie. No, jakby ich połączyć, to pewnie byłby piłkarz na międzynarodowym poziomie. No dobra, Sebastian pyta, czy w miejsce Kante i Lopeza przydałby się jeden dobry napastnik, którego atutem jest szybkość? Obecnie w składzie tego typu napastnika nie mamy. Trochę o tym było. Tak, ale wiesz co, jeśli chodzi o napastnika, to przydałby nam się po prostu bramkostrzelny napastnik jeszcze do Pekharta. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, z Lopeza bym nie rezygnował. Zobaczymy, jak w tej chwili mu pójdzie. Chociaż tak naprawdę myślę, że będzie można go oceniać po przygotowaniach zimowych. Mhm. No a Kante to no sypie się ten Kante, nie? To chwila kontuzja, więc... No i nie zdziwię się, jak to jest no, jego ostatnie miesiące, bo jemu chyba za pół roku kontrakt się kończy. I... No ale co by nie mówić, Kante też nam dał sporo radości, tak. Chociaż ja dalej mu nie mogę zapomnieć tej sytuacji z koszulką, więc raczej po nim płakać nie będę, natomiast jeżeli Kante odejdzie, to przydałby nam się też napastnik, bo tak jak mówię, Rosołek powinien iść na wypożyczenie. No ja się nie zdziwię, jak Kante właśnie już w zimie odejdzie za jakieś frytki gdzieś tam. Myślę, że on miał jakieś zainteresowanie, gdyby nie kontuzja, to niewykluczone, że już by go nie było, więc to jest taki piłkarz, który... On może... chyba z Arabii Saudyjskiej, nie? Miał jakieś... Coś tam miał, tak. Tak, gdzieś tam Emiraty, czy co, Arabia Saudyjska, nie pamiętam. No. Dobra, Jawor. Czy Mladenowicz będzie najlepszym transferem wewnątrzligowym ostatnich 10 lat? O, panie, to kurczę.
Ciężka ocena. Natomiast wiesz co, myślę, że może być w piątce najlepszych. No ciężko Tak, bo powiedzieć. tutaj wiesz co, no bo tutaj jeśli chodzi o samą Legię, nie? Bo tutaj tak, no musimy powiedzieć o Kante, który co by nie mówić o nim i o sytuacji z koszulką, to dał nam sporo jakości. Musielibyśmy powiedzieć na pewno o Sliszu, który też się moim zdaniem przynajmniej rozwija w tej Legii. Natomiast czy to byłby najlepszy transfer? Wiesz co, no, 10 lat to kurczę, ciężko się cofnąć teraz, bo to tyle piłkarzy się przewinęło, nie? No Pazdan bym, ja było Pazdan przeanalizować. chyba. No Pazdan tak, Pazdan też w czołówce by się na pewno plasował. No powiem ci, że jeśli chodzi o głośne transfery, to akurat zazwyczaj nam nie wychodziły, tak? No bo Hamalainen czy Carlitos nie zrobili tyle, ile byśmy chcieli. No Mączyński to w ogóle się nie Nie, sprawdził. no Hamalainen to zrobił nawet coś więcej, tak? Dwa razy w 90 minucie strzelał Lechowi. Więc... No tak, ale chodzi mi o to, że miał być gwiazdą, a wiesz... Nie, wiesz co, ciężkie pytanie, bo to trzeba by było sobie przeanalizować te 10 lat. No tak patrzę na szybko, wiesz, tak patrzę na szybko, to wydaje mi się, że możemy mówić o top 5, no, no tak, no ja bym Pazdana chyba dał wyżej niż Mladenowicza na ten moment, no bo Pazdana wzięliśmy zanim on chyba jeszcze tak w reprezentacji zaczął wymiatać. Tak, ale Jodłowiec na przykład. No Jodłowiec, Bereszyński. Dokładnie. Więc myślę, że Mladenowicz ma jakieś takie szanse, ale na chwilę obecną mimo wszystko, tak jak sobie już tego Jodłowca przypomniałem, to Jodłowca dałbym wyżej jednak. Bo Jodłowiec tutaj to... przez pierwsze lata to był koniem, tak? Ciężko to oceniasz, no pamiętajmy, że Malarz był transferem międzyligowym, więc to jest kwestia, każdy może mieć swoją kwestię, no w międzyligowym, no Walukiewicz był na przykład z Legii do Pogoni też międzyligowy. Ale nie, no ten Jodłowiec, powiem ci szczerze, bo to był naprawdę jeden z moich ulubionych piłkarzy w pewnym momencie, tak? Jest, był to jeden piłkarz, który dobrze grał w piłkę, więc no Jodłowce ciężko będzie przebić, tak? Mladenowiczowi. Dobra, Bartek Jaworski. Razem z Skibickim przychodził Sobiecki z Bałtyka, podobno mega talent. Zdaje się, że kontuzję szybko złapał, poważną. Żyje on jeszcze? Tak, Sobiecki żyje, został wypożyczony do Olimpii Elbląg ostatnio. W Celiocce sobie jakoś tam nieszczególnie u nas radził. Miał przebłyski, lepsze mecze, gorsze mecze. Super zagrania, genialne, a czasem w ogóle go nie było. W rezerwach praktycznie nie zaistniał, a teraz jest w Olimpii Elbląg, ale na razie to dostał jakieś dwa ogony po parę minut i tyle. Mhm. A drugie pytanie, czy nie warto by dać szansę takim niskim czy Skibickim zamiast odbudować Walencję Brentford? Nie wierzę, że taki Kamiński z Lecha to jakaś jedna wybitna jednostka i nie mamy nikogo, kto mógłby z nim rywalizować. Wiesz co, patrząc po tym, co się dzieje z Walencją, to tak, to myślę, że lepiej dać Skibickiemu szansę. No, nie wiem, tak jak już żeśmy o Walencji mówili, tak, no to jest kwestia jego podejścia trochę i tego, czy on faktycznie może grać na skrzydle. Tak jak też mówiłem, no skrzydłowych za bardzo Legia nie ma, tak, Skibicki, no i ewentualnie Cielemencki, który też tak do końca skrzydłowym nie musi być, bo to też chłopak, który może zagrać na ósemce, na dziesiątce. No i który też gdzieś tam ostatnio trochę wyhamował z tym rozwojem, więc zobaczymy, co z nim będzie. Tak jak wspominałem tam kilka odcinków temu, czy nie, może nawet to w ostatnim odcinku było, że Legia moim zdaniem przespała letnie okno w tym temacie, bo był do wzięcia Szelongowski, był Ratajczyk do wzięcia, Młyński z Arkiem był możliwość wyciągnięcia, no może jeszcze po tego Młyńskiego pójdą, bo on chyba nie przedłużył tej umowy, no ale było trzech ciekawych skrzydłowych i wydaje mi się, że to była też taka pozycja, że jakby któregoś z nich wzięli,
to te dzieciaki nie miałyby tak bardzo ciężko w tej Legii, tak? W sensie, no jak widać dzisiaj, no co taki Szelangowski czy Ratajczyk, to by tutaj dostawali po prostu minuty. W każdym meczu mogliby spokojnie wejść na końcówkę, a w takim meczu jak z Lechem, to niewykluczone, że pierwszy skład by dostali, tak? Dobra, Robert... Zgadzam się. Robert Korpalski. Jacy piłkarze powinni odejść, w tym kończące się kontrakty, a z którymi powinno się przedłużyć kontrakty, ci, którym się kończą? No, to jest temat rzeka, panie kolego. No to ciężko też teraz pytanie tak naprawdę, bo tak szczerze powiedziawszy, to w tej chwili zaczął się nowy rozdział. Więc tak po przyjściu Czesławem ich nie wisza, więc nad tym myślę, że musimy się chwilę wstrzymać. Przynajmniej do końca rundy, nie? No jest tam od groma gości, którym kończą się umowy, tak? No Antolić, ciężki temat. Nie wiem, czy nie było też jakiegoś pytania o Antole, chyba było. Tak, Piotrek Sobociński, pytanie, czy na dziś w ogóle okej, to coś innego. Właśnie mi się mignęło jakieś pytanie o Antolicie, ale czy warto z nim przedłużać? Było pytanie, czy warto przedłużyć. Wiesz co, no ja mam do niego słabość po poprzednim sezonie, więc ja bym przedłużył. Może nie na takich warunkach rewelacyjnych, jak miał, ale bym przedłużył. No to właśnie to samo chciałem w sumie powiedzieć. Wydaje mi się, że warto byłoby mieć Antolicia w składzie, ale chyba jeśli on tam ma 300 tysięcy, czy nawet więcej, to wydaje mi się, że nie. Że Legia powinna dać ofertę i albo bierzesz, albo nie bierzesz. No da się go zastąpić. Da się znaleźć kogoś tańszego po prostu w jego miejsce, więc jak go stracimy, no to trudno, ale wolałbym, żeby został, no bo no, poprzedni sezon miał rewelacyjny, a teraz też nawet właśnie jak wchodził z ławki, to dawał radę i w poprzednim meczu z Wartą też przyzwoity mecz, więc widać, że on się nie obraża, tylko robi swoje. Wracając do tych, co się kończą umowy, bo tam się znowu oczywiście z kilkunastu zawodników, oprócz Antolicia, Boruc, to żeś już coś tam wspomniał, Astis, no to wiadomo, że raczej nie. Lewczuk, moim zdaniem to trzeba przedłużyć, będzie miał 36 lat, ale spoko, niech jeszcze ma tą rolę właśnie Lewczuka, tego Astisa na przykład. Myślę, że jeszcze spokojnie gdzieś tam, przynajmniej na tej ławce on się nam przyda. Remi, to chyba też nie musimy o tym rozmawiać. Wesowicz. No tutaj to tak. No. Tutaj no, musi być przedłużony kontrakt, kurde. No, tylko pytanie, czy Wesowicz będzie chciał, tego się martwię. No, ale pytanie było, z kim byśmy przedłużyli. No, Wesowicz oczywiście, tak samo Wszołek. No, odejdzie Valencia raczej. A Luis Rocha. No, tutaj też ciekawe pytanie. To też pytanie, w jakiej taktyce i czy będzie odpowiadał Michniewiczowi. Myślę, nie, no, dlatego ja bym się wstrzymał z tym pytaniem do końca roku tak naprawdę, wiesz, bo tak jak mówię, tutaj może się dużo zmienić. Każdy tak naprawdę dostał czystą kartkę do zapisania nowej historii, więc takimi ocenami, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktów, to powinniśmy poczekać do podsumowania rundy po prostu. No, pewno tak zrobimy. Dobra, to jeszcze tylko dojdę do końca. Stolarski, to pewnie odejdzie Kante, tak jak już żeśmy mówili. Cholewiak, moim zdaniem, to na pewno do wywalenia. Gwilia ja bym zostawił, bo to bardzo dobry rezerwowy. No ja też. Sanogo, out, Karbownik, wiadomo, odejdzie. No i Mosur podobno ma jakąś klauzulę, że jak zagra kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, to się tam o rok przedłuży ten kontrakt. I to chyba wszystko. No więc tak naprawdę tych dużo umów nie ma do podpisania, ale takich kilka kluczowych jak najbardziej jest. No Mosur, Gwilia, Wszołek, Weso, Lewczuk. Tak, Lewczuk, Gwilia pewnie nie będzie problemu. Więc Wszołek i Weso to chyba takie umowy. Wiesz co, myślę, że Weso to zostanie, bo po tej kontuzji to będzie chciał się odbudować i ewentualnie będzie wpisana klauzula odstępnego, tak mi się wydaje. No dobra, zobaczymy. No Cieśniak jeszcze kończy, znaczy Cieśniakowi się kończy kontrakt, ale tutaj też zakładam, że jak będzie mu się ja chciał... Ja bym dał mu chyba inną,
inną funkcję już w klubie, bo myślę, że nie powinniśmy z niego rezygnować. No, też uważam, że jeśli będzie mu się chciało jeszcze trenować, to czemu nie, niech sobie zostanie jako trzeci bramkarz, czy jako drugi bramkarz, tak to. Czemu nie? Dobra, dalej. Wigsbik. Dlaczego Remi powinien wyleczyć na zbyty pysk te zaraz po incydencie? No, chyba jasne. No to moim zdaniem to przed incydentem mógł wylecieć też na zbyty pysk i nikomu by to nie zaszkodziło. No, ale powinien wyleczyć od razu. No, myślę, że to nie jest tak łatwo, wiesz, udowodnić tutaj winę i rozwiązać winy zawodnika, tak? No, to, że gdzieś tam jakieś se zrobił zdjęcie w majtkach, no to niestety to chyba nie jest też taki jakiś powód, żeby można było, wiesz, tam walkę jakoś... No, ale w tych czasach COVID-a, gdzie naraził na duże straty, finansowe, więc myślę, że można byłoby to podpiąć. No, wydaje mi się, że nie, bo już by pewnie do tego doszło. Obstawiam, że chodzi o tam wynegocjowanie po prostu jak najmniejszej odprawy. No, ale nieważne. Szkoda tego chłopaka, bo ma potencjał. Na początku nawet się wydawało, że to no, będzie... duże granie. Tak, że to będzie koń, a no niestety głowa. Głowa jak u Nodzia, jak u Hildeberto, no niestety. Dobra, Ciro. Ciro pyta, czy... Kto powinien grać w środku, Martins czy Antola? To w sumie żeśmy sporo gadali. No to nawet niekoniecznie, być może obaj powinni siedzieć na ławce. Ciężko powiedzieć, tak? Jest tam taki tłok. Dalsza część pytania. Odstawiamy Antola z tego powodu, czy ma grać najlepszy na ten moment? Nie, no najlepszy na ten moment, tak? Zawsze najlepszy. No, nieważne, że mu się za miesiąc kończy kontrakt. Nie grają najlepsi, tyle. Nie róbmy jak Krakowia z Mateuszem Wdowiakiem, tak? Nie, no to... No. Tak. Nie, to tam to już w ogóle absurd. A, już widzę, no. Adaś Groczał się pyta, czy renegocjacja kontraktu Antoli, tak, nie i dlaczego. No. Tak. No to właśnie już powiedzieliśmy, nie? Myślę, tak, że bo tak, to dobry piłkarz, ale... Dokładnie. I transfer Walencji po co? No, broniąc... Na początku wydawało się to dobre, natomiast no, czas pokazał, że trochę chyba był nietrafiony. Tak jest, broniąc tej decyzji uważam, że po pierwsze jakbyśmy grali w pucharach, to byśmy musieli jeszcze bardziej żonglować tym składem, więc trzeba było kogoś ściągnąć, więc to nie był błąd. I pamiętajmy, że zmienił się trener. U trenera, myślę, Wukowicza, to pewnie Kapustka grałby na skrzydle, Karbownik grałby gdzieś pewnie bliżej boku obrony, więc Walencja miałby też wtedy więcej możliwości gry w środku pola, tak? Myślę, że grałby na dziesiątce. No teraz nie mamy dziesiątki praktycznie, więc to jest... Teraz gramy na praktyczną dziesiątkę. Więc... No inna rzeczywistość, dlatego myślę, że dzisiaj troszkę z innej perspektywy oceniamy ten transfer, a nie wykluczone, że gdyby trenerem był Wukowicz i go wystawiał na dziesiątce, to by to wyglądało inaczej. Być może, chociaż też wiesz, być może na przykład by nie grał, bo Wukowicz by stwierdził, że on się jeszcze nie nadaje do gry i jeszcze by go tam przetrzymał dłużej, aż on dojdzie do jakiejś formy i też tego narzekania może by było mniej. Dobra. Maciej sympatyczny. Dlaczego Piekarski jest ostatnio tak aktywny w kontekście Legii? Czy to może oznaczać jego jakąś większą rolę w kontekście naszego zespołu? Czy chodzi tylko o polecenie osoby Michniewicza jako trenera? Wiesz co? Wydaje mi się, że po prostu w dniu wczorajszym, bo to pewnie o wczorajszy dzień chodzi, po prostu tylko Twitter. Też tak mi się wydaje. No w temacie Piekarskiego nie mamy żadnych informacji. Wychodziły słuchy tam, zdaje się, miesiąc temu o tym, że jego... No, że ale miał... możemy przypuszczać, że był to tylko Twitter i to taki dosyć solidny, mocny. Myślę, że tak. To znaczy... Trafiany naprawdę wieloma procentami. Jakieś głosy były, ale wydaje mi się, że po prostu Piekarskiemu też to nie do końca potrzebne jest taka funkcja. Nie, no, swoją dobrą agencję, która dobrze...
idzie mu, no to po co tak naprawdę ma się bawić w takie rzeczy. Tak jest, to by tylko nerwy były potem i tak byśmy z niego rozrobili idiotę, więc lepiej tutaj na boku sobie śledzić i coś tam szeptać do ucha prezesa. Droczek pyta, czy karbo w środku to wyrzuć sumienia WUKO? Myślę, że nie, no bo jednak go odkrył na lewej stronie dobrze karbo w niej grał. Niepotrzebna była już ta prawa obrona. Myślę, że nie wyrzut sumienia, no bo tak naprawdę gdyby Pukowicz w niego nie uwierzył, to w tej chwili pewnie w Radomiaku Radom by dalej grał karbowy. No wiesz, na prawej musiał grać, bo wypadł Weso, a Juranowicz też potem od razu z koroną wypadł, więc musiał grać na prawej. Też uważam, ale nie, no żaden wyrzut sumienia, myślę. Oczywiście, zobaczmy, że w reprezentacji też gra teraz na lewym skrzydle, a podobno Brighton wstępnie go rozpatruje jako bocznego obrońcę środkowego, tak samo Napoli go rozpatrywało jako bocznego obrońcę, więc no spokojnie, jeszcze zobaczymy, gdzie on wyląduje, bo niewykluczone, że zostanie tym bocznym obrońcą. A przede wszystkim no pamiętajmy o tym, że w środku to my mieliśmy, tak jak dzisiaj też, sporo tych zawodników, bo był Sliszk, Antola, Martin, Szigwilia, a na bokach obrony to wtedy mieliśmy Obradowicza, Rosze, tak? A na prawej mieliśmy tylko Stolarskiego, więc no, grał tam, gdzie po prostu musiał grać. A jakby była inna sytuacja, to wcale niewykluczone, że u Wukowicza też grałby w środku, więc na luzie. Kamil Górski, dlaczego Legia nie stawia na zawodników z Afryki? Czy jest szansa na wejście z butami do pierwszego zespołu Mosura? No to jeśli chodzi o zawodników z Afryki, to chyba nie do nas pytanie, tak? Bo aż tak blisko klubu to nie jesteśmy, żeby na takie pytanie odpowiadać. Natomiast o Mosurze, no to już wspomnieliśmy kilka słów, więc tak myślę, jest, że powinien dostać szansę. Tak jest. Co do piłkarzy z Afryki, to wydaje mi się, że głównie chodzi o to, że my nie mamy działu scoutingu, tak? Jest chyba dyrektor do spraw scoutingu plus dwóch scoutów, czy nie, sorry, trzech scoutów. Ale my nigdzie pominamy scoutingu, więc to o czym mówimy, o jakiej Afryce. No więc właśnie chyba o to chodzi. No my głównie sobie skautujemy polską ligę i jeden scout skautuje portugalską ligę i to tyle. To tyle. No to Legia nie chce w ciemno ściągać zawodników i może to nie jest głupie rozwiązanie, tak? W sensie, wiesz, no z Afryki tylko moglibyśmy ściągnąć kogoś, kto menadżer polecił, więc... Dokładnie. Tyle. WW19, kto na skrzydło zamiast Walencji? No to chyba wiadomo, Lukinia. No, dokładnie. Brian pyta, kto według was musi odejść zimą, jakie pozycje powinny zostać wzmocnione i dlaczego jest to stoper, napastnik oraz prawe skrzydło? No, to już trochę wspomnieliśmy w sumie o tych pozycjach. No tak, stoper, napastnik i może nie prawe skrzydło, tylko ogólnie skrzydło i raczej chyba bardziej lewe skrzydło, bo na prawym możemy rozważać Szołka i Weso, a na lewej to takiego prawdziwego skrzydłowego nie mamy żadnego. Dokładnie, to też zgodę. A w temacie kto odejść, kto przyjść i tak dalej, no to będzie jakiś pewnie świąteczny. Poczekajmy do końca rundy. Świąteczny jakiś odcinek zrobimy wtedy. Dokładnie. Wtedy zajmiemy się transferami tak na poważnie. Dobra, Szymon Marczak, co należy zrobić, aby wyłamać się ze schematu? Źle zaczyna. Okej, widziałem. Źle zaczynamy sezon, przegrywamy wszystko, co się da, budzimy się pod koniec października i wtedy dopiero zaczynamy grać. No tak jak Szymonowi odpisałem, jakby ktoś znał odpowiedź na to, to Mioduski płaci gruby sos. No, tego nie wie nikt, no niestety. No, a poza tym, jeżeli byśmy odpowiedzieli na to pytanie, no to pewnie za moment bylibyśmy pracownikami Legii w sztabie trenerskim, a myślę, że tego byście nie chcieli. Coś w tym jest. Michał Kowański, Radosław Kucharski, czy Legia powinna zmienić dyrektora sportowego, a jeśli tak, to dlaczego i na kogo? Wiesz co, ja się do tego odnosiłem już jakiś czas temu, w wcześniejszych odcinkach, to myślę, że okienko nie było takie, jak być powinno, ale czy go zmieniać? Pamiętajmy, że to Dariusz Mioduski będzie zatrudniał kolejnego dyrektora sportowego, więc może zatrudnić kolejnych jakichś Jozaków czy Kapsie, więc... No tak, dokładnie. Niech to wykaże jeszcze jednym oknem.
Już było w ostatnich odcinkach sporo o kucharskim. Ja tam swojego vloga zrobiłem dosyć przydługiego i dużo o kucharskim mówiłem. Mateusz też się wypowiadał. Przede wszystkim chyba konkluzja jest taka, że tu trzeba pracować właśnie nad tym scoutingiem i nad tymi warunkami pracy, no bo jeśli masz Kiełbowicza, który, co on tam, praktycznie non-stop go widzę na treningu i dwóch, trzech scoutów, no to ile możesz lig poznać tak od A do Z, tak? Na zasadzie, że bierzesz gościa i wiesz o nim wszystko, o numerze buta jego dziewczyny i jakim jest człowiekiem, jak gra w piłkę i wszystko, tak? Historię medyczną i tak dalej. Ja też bym chciał mieć taką puchę jak Kiełbowicz. Scouting piłkarzy Legii. I to właśnie... nie nowych, tylko tych obecnych, więc to jest kurna robota marzenie. W tą stronę powinniśmy pójść. Ja uważam, że to okienko się jeszcze może obronić Kucharski, bo na razie widzę, że Boruc ok, Mladenowicz ok, Juranowicz ok, Kapustka ok, Lopez się odbija, a Walencja, który przyszedł za darmo, może zaraz wyfrunie i też nikt tam nie będzie jakoś bardzo płakał. Poczekajmy do zimy, zobaczymy jak będzie tak Kucharski jest. Z Michniewiczem współpracował. Dokładnie tak, myślę, że po sezonie już sobie coś podsumujemy, czy po rundzie podsumujemy sobie, jak to okienko wyglądało tak wstępnie i zastanowimy się, co tam dalej powinno się dziać. No i zobaczymy. No ja bym chyba dyrektora nie ruszał, niech pracuje. Dobra, mordeczko, bo mamy godzinę 40, nikt tego nie przesłucha. No pewnie, że nie. Ale ostatnie pytanie to było. Nikt nie dojdzie do końca tego długiego odcinka. Dużo czasu mają, bo chyba 2 tygodnie teraz przerwy, więc trzeba jakoś ten czas wypełnić. No dobra, to ja dziękuję wszystkim i tobie, Mateusz. Dzięki wielkie. I trzymaj się. Słyszymy po przerwie na kadrze, tak? Jest, po przerwie, nie pamiętam nawet z kim gramy. Ale... No ja żyję meczem wczorajszym jeszcze, więc nieważne z kim gramy. No właśnie, jak będziemy w formie, to teraz jesteśmy w stanie spokojnie wszystkich pokonać. Z Krakowem. Dokładnie, tak. 22 listopada z Krakowiem na wyjeździe. No to ciekawie będzie. No będzie ciekawe. Tam będzie katenaccio totalne ze strony probierza. No dobra, albo to zaczniemy gadać o nowym meczu przez kolejną godzinę. Dobra, trzymajcie się i trzymajcie się zdrowo szczególnie. O tak. No, takie zdrówka trzymarski. Hej.